W minionym roku sprzedano pierwszego w naszym kraju nowego drapera marki New Holland. Jako jedyna redakcja z Polski mieliśmy okazję wziąć pod lupę tę maszynę podczas pracy. Nabywcę odwiedziliśmy we wrześniu w trakcie opóźnionego omłotu zmęczonej pogodą pszenicy ozimej. Jako bazę dla headera, rolnik wybrał kombajn zbożowy New Holland CR 990 Revelation, czyli konstrukcję z dwoma wzdłużnymi bębnami, młucąco separującymi. Ważący niespełna 3,5 tony zespół żniwny z oznaczeniem 880 CF30 Superflex ma szerokość roboczą wynoszącą 9,15 m oraz możliwość pracy belki nożowej w trybie sztywnym i elastycznym. Zanim przejdziemy do omówienia kluczowych podzespołów, warto zauważyć pewną ciekawostkę. Maszyna może poszczycić się wyjątkową zdolnością do zmiany kąta wzdłużnego nachylenia headera, a tym samym listwy tnącej. Doszło bowiem do dublowania tej funkcji. Niezależną zdalną regulację ma bowiem header i dodatkowo kombajn. Punkty mocowania zespołu żniwnego na gardzieli znajdują się na ramce pośredniej, która połączona jest przegubowo z głównym kadłubem. Waszą uwagę przykuł unikatowy opatentowany hydrauliczny napęd listwy tnącej o nazwie Synchronife. Kosa wprawiana jest w ruch hydraulicznie i nie z boku hedera, a po środku. Przekładnia napędowa jest bardzo płaska, dlatego bardzo dobrze została wkomponowana w podłogę hedera. Co ciekawe, prędkość kosy możemy bezstopniowo regulować pokrętłem z poziomu bloku zaworowego przy zespole żniwnym. Zalany olejem żeliwny korpus przekładni napędu kosy dość sporo waży. Z tego powodu New Holland oferuje na życzenie pneumatyczny system odciążający. Z tyłu zespołu żniwnego rzuca się w oczy czerwona butla ze sprężonym powietrzem. Zasila ona usytuowane pod obudową układu napędowego kosy poduszki. Kluczową cechą drapera są gumowe przenośniki taśmowe, które zastępują stosowany w tradycyjnych hederach podajnik ślimakowo-palcowy. Wprawdzie w pasowym zespole żniwnym on całkowicie nie zniknął, ale jego rozmiar i rola zostały mocno zredukowane. Przenosi on materiał niemal wyłącznie wzdłużnie. Rolę elementów zwężających strumień masy żniwnej przejęły przede wszystkim boczne taśmy o szerokości niespełna 1,1 metra. Do ich powierzchni zewnętrznej przymocowane są gumowe listwy transportowe. Każdy z dwóch bocznych przenośników ma własny silnik hydrauliczny. Taśmy, podobnie jak belka Tnąca, korzystają z zabudowanej z tyłu kadłuba hedera instalacji olejowej. Prędkość pasów transportowych możemy bezstopniowo zmieniać. Szybkość posuwu pasów regulujemy na rozdzielaczu z tyłu hedera. Plon z przenośników bocznych odbiera hydraulicznie napędzana, wzdłużnie pracująca dwusegmentowa taśma centralna o szerokości 2,1 metra i stałej prędkości. Warto dodać, że obecnie New Holland stosuje wariant jednoczęściowy. Zakupiony header pochodzi sprzed modernizacji. Dzięki pojedynczej szerokiej taśmie środkowej wyeliminowano straty plonu na styku pasów, co było głównie zauważalne przy drobnych nasionach. Dostępnym na życzenie elementem wspomagającym boczne taśmy w przenoszeniu materiału do środka Hedera jest zamocowana nad nimi hydraulicznie napędzana podsiębierna żmijka. Element ten producent dedykuje przede wszystkim do upraw wysokich i mocno rozgałęzionych. Przy ślimaku asystującym pojawiło się w ostatnim czasie sporo zmian w zakresie jego budowy i obsługi. Wcześniej mogliśmy jedynie włączyć bądź wyłączyć żmijkę z pracy dźwignią przy zaworze przepływu oleju. W nowszym typie zastosowano ponadto dławik z pokrętłem do zmiany prędkości obrotowej ślimaka. Nagarniacz drapera ma nieco inną budowę, a przede wszystkim odmienny tor krzywkowy do sterowania ruchem palców. Jest to tak zwany system przerzutowy flip charakterystyczny dla headerów taśmowych. Zespół żniwny typu Superflex może pracować w dwóch trybach, czyli z kosą pływającą i kosą usztywnioną. Aby przejść w wariant elastycznej belki tnącej, musimy pod dnem drapera wyjąć sworznie blokujące pływające sekcje oraz przepiąć wtyczki elektryczne pod osłonami bocznymi. Za regulację nacisku na grunt, a zarazem podatności segmentów belki nożowej na dostosowywanie się do nierówności podłoża, odpowiada za dopłatą centralny układ zmiany naprężenia elastomerów w ramionach nośnych. Do tego celu służą dwa siłowniki pod headerem. Orientację ułatwia widoczna z kabiny skala po prawej stronie zespołu żniwnego. Plon ziarna z omłotu pszenicy podczas naszej wizyty wyniósł około 6 ton z hektara, przy wilgotności niespełna 12%. Łan miał wysokość 60-80 cm, był zwichrowany, wymęczony, ale stojący, a słoma wyjątkowo krucha. Pozostawione ściernisko mierzyło przeważnie 9-12 cm. W takich warunkach kombajn rozpędzał się do 7,5 km na godzinę.